Siemanko, siemanko, Samiec Afol z tej strony. Witajcie na moim kanale. Dziś nowość na styczeń tego roku, mianowicie Avatar i przygoda ze skimwingiem. Serdecznie zapraszam. Za ten zestaw musimy zapłacić cenę 159 zł i 99 groszy. Posiada on 259 elementów, dwie figurki, mamy tutaj Tonobariego oraz Jake'a Sully'ego, no i oczywiście skrzydlatą latającą rybę, czyli Skimwinga. No, powiem Wam szczerze, że fajnie się to prezentuje, kolorowy jest, na pewno świetnie odzwierciedlony Skimwing z najnowszego filmu Avatara, Istota Wody. Także ja się jaram i nie mogę się doczekać, kiedy dorwę się do tego latającego szczupaka. Także nie będę przedłużał, poglądamy sobie trochę pudełko, później je rozpakujemy i lecimy z tematem. Co za niesamowite pudełko, naprawdę kolorystyka tutaj jest na bardzo wysokim poziomie, bije z tego pudełka aż energia po prostu pandorańskich oceanów. Mamy naszą latającą wielką rybę, skrzydła tego Skimwinga i jego skrzydła po prostu tutaj zapierają dech w piersiach, są piękne, kolorowe i świetnie odzwierciedlają właśnie te Skimwingi, które mogliśmy zobaczyć w filmie Avatar Istota Wody. Naprawdę piękna robota. Moim zdaniem LEGO tutaj się bardzo postarało i ja mam duże oczekiwania, jeżeli chodzi o ten zestaw, bo naprawdę wygląda na pierwszy rzut oka świetnie. Mamy dosiadającego poprzez wpięcie tego warkocza Navi właśnie w skrzydła tego Skimwinga. Mamy Jake'a Sully'ego w oceanach pandorańskich, pływa nam także Tonovari, czyli przywódca klanu Medkaina, i powiem szczerze, że właśnie to oni udomowili sobie ślizgacze, bo tak są nazywane Skimwingi. Także ja tutaj nie mam nic do dodania, bo naprawdę pudełko prezentuje nam się świetnie i chcę już się dorwać do niego i zobaczyć, co tam jest tak naprawdę w środku. Także zaczynamy. No i mamy złożony nasz zestaw, pięknie się prezentuje, powiem Wam szczerze, że świetnie się składało, bardzo fajne figurki Tonovariego oraz Jake'a Sully'ego, no i Skimwing, tak, danie główne tego zestawu, naprawdę warto było kupić ten zestaw, jest dla mnie, począwszy od samej budowy, po kolorystykę, po prostu wow. Świat Pandory, kolory Pandory tutaj ewidentnie są pokazane i to, co jest najlepsze w tym zestawie, to właśnie kolorystyka przede wszystkim. Mówię, dwie piękne figurki, no i obłędne skrzydła, obłędna ta głowa naszego Skimwinga. Rafa koralowa, którą mamy tutaj kawałkami zbudowaną. No pięknie, pięknie się to prezentuje. Naprawdę chcę więcej zestawów z tej serii. Na pewno będę je kupował, ponieważ jest to absolutny sztos. Sztosiwo. Ja Wam naprawdę polecam i przejdźmy może do opisu samych figurek.
Piękne dwie figurki mamy w tym zestawie. Z mojej lewej strony Jake Sully, z prawej Tonowari, czyli przywódca plemienia Metkaina. Naprawdę piękne figurki. Ja powiem szczerze, jestem zachwycony, ponieważ pierwszy raz mam z nimi styczność i bardzo, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyły. Myślałem, że będą dziwne, ja raczej nie lubię figurek jakichś innych niż te typowe, zwykłe, jakie najbardziej znamy. Aczkolwiek długie ręce i długie nogi, naprawdę na duży plus. Oprócz tego niesamowite nadruki, nie tylko na torsach, ale głównie na twarzach. Zobaczcie sobie tylko u Jake'a Sully'ego, jak to się prezentuje. Piękne oczy, piękne nadruki. Tu jeszcze taki połyskujący, nie wiem, czy będziecie to widzieć. Może uda mi się to jakoś uchwycić. Ciężko, ciężko to zobaczyć, ale na nosie połyskujące tutaj. O, teraz powinniście to zobaczyć, połyskujące. Te takie specyficzne kropki na nosach awatarów. No pięknie, pięknie się prezentuje to malowanie. Naprawdę. To Nowari tak samo. Dwie cudowne figurki. Co jest fajne, w tym zestawie dostajemy dwa zapasowe ogony. Same fryzury na pewno będę wykorzystywał. Na pewno będę wykorzystywał na przykład dla Uruk-hai. Będą mi one pasować, tak mi się wydaje. Łysy awatar swoją drogą wygląda śmiesznie, trochę jak Gollum z Władcy Pierścieni. Naprawdę jestem zaskoczony na duży plus figurki. Naprawdę myślałem, że nie będą mi się podobały, a podobają mi się bardzo, więc tutaj duży plus. Jeżeli nie mieliście styczności, tak jak ja zresztą nie miałem, z zestawami awatara, to naprawdę jakikolwiek wam polecam, żebyście mogli sobie zobaczyć te figurki, bo na pewno są inne, ale czy gorsze, nie powiedziałbym. Są bardzo ciekawe i cudownie wykonane, naprawdę LEGO, świetna robota. Miło to powiedzieć, ale naprawdę świetna robota. No i przejdźmy do tego, co najlepsze w tym zestawie tak naprawdę, czyli nasz kochany latający szczupak Skimwing. Lecimy. 33 cm długości, 33 cm szerokości i 6 cm wysokości. Tak prezentuje nam się nasz Skimwing. Wygląda on fantastycznie. Skrzydła wykonane z tego plastiku. Po prostu niesamowite. Są niesamowite. Kolorystyka tych skrzydeł oddaje idealnie to, co mieliśmy pokazane w filmie Avatar, Istota Wody. Tam jak oni właśnie latali, bo wiemy, że Skimwingi pływały, ogólnie były rybami, ale latającymi. I właśnie plemię Metkaina udało się temu plemieniu Tonowariemu i reszcie ekipy ujarzmić tak naprawdę tych drapieżników i móc dzięki warkoczowi temu wpinać się tutaj. I sterować tymi bestiami. Naprawdę świetna, świetne wykonanie, świetna twarz. Spójrzcie tylko, jak prezentuje nam się twarz tego Skimwinga. Jest niczym naprawdę taki drapieżny. Ja tutaj nazwałem prześmiewczo szczupak, ale pięknie on wygląda. Naprawdę skrzydła możemy układać w różny sposób. Ja tutaj sobie pozwoliłem takie podnieść, żeby imitowały lot. Tak naprawdę głową możemy ruszać w różne strony. Jest to świetna, naprawdę świetny model do robienia zdjęć. Naprawdę dużo, dużo fajnych puz możemy tutaj sobie przyjąć. Pięknie to wygląda, pięknie się to prezentuje. No naprawdę LEGO wykonało niesamowitą robotę. Spójrzcie tylko, mamy tutaj zawiasy kulkowe, także możemy go wyginać w różne strony. Możemy go podnosić, możemy wyginać tutaj jego ogon. Naprawdę
Pięknie, pięknie to wygląda. Majestatyczny, 33 cm tak naprawdę za 259 elementów za 169 zł. No to jest naprawdę piękny model. Piękny model i piękna robota od Lego. Ja tutaj podniosę troszeczkę kamerę. O, spójrzcie, jak on się prezentuje. Tutaj ciężko się do czegoś przyczepić, naprawdę. W ogóle tutaj kolorystyka tych aksli, tego wszystkiego, tego łączenia na tych skrzydłach w ogóle mi nie przeszkadza. To jest wszystko naprawdę wykonane ze smakiem i przede wszystkim kolorystyka, no, jest obłędna. Ja tutaj się będę rozwodził nad tym, jak obłędny jest ten zestaw, bo naprawdę cudownie to wygląda, cudownie się to prezentuje. Mając armię takich skimwingów, możemy spokojnie, ale to spokojnie na przykład odegrać sceny właśnie z filmu Avatar. Piękny model. Co tutaj dużo mówić, naprawdę pięknie będzie wyglądał na półce. Jeżeli się zastanawiacie, czy warto kupić, tym bardziej, że ten zestaw możecie już dorwać poniżej ceny katalogowej, tak naprawdę dopiero co jest po jego premierze, a można go dorwać za 120 zł, także w tej cenie to już w ogóle naprawdę Wam go polecam. Idealny zestaw pod to, żeby zapoznać się z figurkami, a oprócz tego zobaczyć tego pięknego skimwinga, bo naprawdę warto. Dla mnie ten zestaw, stosunek ceny do jakości, stosunek jakości w ogóle wykonania, malowania tych pięknych figurek i stworzenia tego skimwinga, to jest 10. Oceniam ten zestaw naprawdę na 10 i nie żartuję. Polecam Wam go z całego serca. I dajcie znać w komentarzach, co Wam się najbardziej podoba. Tutaj mamy ruchomą tą tylnią część jego skrzydeł, ruchomy ogon, naprawdę pięknie go możemy ustawiać do zdjęć. Nad rafą koralową tutaj nie wspominałem, ale też jest fajnie wykonana, fajna kolorystyka, przyjemnie się to ogląda, przyjemnie się na niego patrzy, naprawdę dycha ode mnie, z całego serducha polecam i dzięki Wam za uwagę. Jak podobała Wam się moja recenzja, proszę o łapki w górę, ewentualnie tych, którzy jeszcze tego nie robią, o jakąś subskrypcję, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Cześć.